myślę, że możemy zaczynać. Troszkę po czasie jesteśmy, także. Tematem mojej prezentacji jest Dependency Injection w PHP i generalnie tutaj chciałbym przejść przez temat dość dokładnie i zaczniemy troszkę od historii. Później zrobimy sobie mały refactoring kodu, nie na żywo, na konkretnych slajdach. Zdefiniujemy, czym tak naprawdę Dependency Injection jest, jakie ma wady, zalety. Omówimy kontenery Dependency Injection, wzorce stosowane w Dependency Injection i omówię też przykład konkretnego kontenera. To tak, nazywam się Kacper Gunia, pracuję jako software engineer w SensioLab UK w Londynie. Jestem certyfikowanym deweloperem Symfony. Generalnie Symfony to jest główna technologia, w której pracuję. Udzielam się na kanale symfony.pl i tam mnie można znaleźć, i na Symfony Labie również. Jestem też tutaj współorganizatorem Śląskiej Grupy Użytkowników PHP, więc jeśli ktoś chciałby na przykład u nas też zrobić prezentację, to serdecznie zapraszam. Teraz, żeby zacząć o Dependency Injection i zacząć mówić o Dependency Injection, trzeba się troszkę cofnąć i powiedzieć o Inversion of Control. Halo? Okej. To jest termin, który został zdefiniowany przez Martina Fowlera w jego artykule, w którym też pisał Dependency Injection. Inversion of Control to jest tak naprawdę przeniesienie odpowiedzialności za wykonanie konkretnej czynności poza moduł, który został wywołany. To może brzmi troszkę abstrakcyjnie, ale jednym z przykładów właśnie Inversion of Control jest Dependency Injection. Czyli oczekujemy, że jakiś komponent zostanie przekonany do naszego kodu, zostanie on wywołany i jakby cała odpowiedzialność jest już gdzieś poza, tak? I Dependency Injection jest jakby najprostszym przypadkiem Inversion of Control, ponieważ mamy jakby jedną klasę, jednego kolaboratora, wiemy, co zostanie wywołane i kiedy zostanie wywołane. Następnym przykładem Inversion of Control są eventy. I eventy mają jakby, dają nam szersze możliwości zastosowania, ponieważ mówimy, że w tym momencie chcemy zrobić coś, wyrzucamy jakiś event, na przykład zdarzenie zostało zapisane do bazy danych, zróbcie coś z tym, tak? Czyli teraz w tym przypadku wiemy, co zostanie wywołane, ale nie wiemy, w jakiej ilości, w jakiej kolejności tych subskrybentów naszych eventów może być dużo, nie mamy na to wpływu, czyli dalej kontrola jakby wykonania tej czynności jest poza naszym modułem, ale już nie wiemy, co się z tym dzieje. I ostatnim przykładem, Inversion of Control jest aspect-oriented programming. W programowaniu aspektowym robimy coś, ale generalnie nakładamy aspekt i ta klasa, na którą, czy ta metoda, ten moduł, na który nałożyliśmy aspekt, nie wie o tym, że coś zostało wstrzyknięte, coś zostanie wykonane przed, po. Generalnie to jest jakby najszersze pojęcie tego, implementacja tego Inversion of Control. I w PHP programowanie aspektowe jest możliwe, jest biblioteka do tego. Także jeśli ktoś chce spróbować, to też zachęcam. Teraz, żeby zacząć z Dependency Injection, zaczniemy sobie od bardzo prostego, bardzo głupiego przykładu. Wiem, że pewnie większość z was tego kodu by nie napisała, ale mamy sobie klasę DVD Playera, który ma jedną bardzo prostą funkcję, która odtwarza nam płytę. No i co robi ten, żeby otworzyć tą płytę i żeby puścić film, musimy mieć jakąś instancję telewizora. Tworzymy sobie tą instancję, no bo jest nam potrzebna, no to ją tutaj tworzymy. No i wysyłamy na wyjście zasób tej płyty. To jest jakby bardzo, bardzo prosty przykład, bardzo głupi przykład. Teraz co możemy zrobić, żeby ulepszyć to rozwiązanie? I to jeszcze nie będzie Dependency Injection, ale pierwszym krokiem jest wyekstraktujemy sobie ten telewizor, żeby był właściwością naszej klasy, tak? Inne metody w naszej klasie mogą z niego korzystać. Także to jest generalnie dobre podejście i tworzymy go w konstruktorze. I teraz, w tym momencie, na tym momencie już możemy użyć Dependency Injection, które będzie wyglądało tak. Teraz nie oczekujemy, że nasz DVD player będzie wiedział, jak utworzyć telewizor, kiedy go otworzyć, tylko oczekujemy po prostu, że jeśli chcemy korzystać z DVD playera, potrzebny jest telewizor, koniec, kropka. Teraz, jaki mieliśmy problem tutaj w tym rozwiązaniu?
problemy mianowicie mamy dwa. Taki, że DVD player wie dokładnie, jak stworzyć instancję telewizora, czyli ma dokładnie wszystkie parametry, ewentualnie wszystkie zależności, co nie jest dobre, bo to nie jest odpowiedzialność tego DVD playera. I drugi problem, jaki tutaj mamy, jest taki, że tworzymy instancję tego DVD playera, a być może ta instancja byłaby używana na zewnątrz, na przykład przez jakieś inne urządzenie zewnętrzne. Więc generalnie zarządzanie instancjami w tym miejscu nie jest dobrym pomysłem. Więc rozwiązanie takie, że wstrzykujemy sobie po prostu obiekt telewizora, który sobie utworzymy wcześniej do DVD playera, jest rozwiązaniem dobrym i to jest najprostszy przykład dependency injection. Ale tu możemy ten przykład jeszcze poprawić. Oczekiwanie, że wstrzykniemy konkretny telewizor do DVD playera, nie jest dobre, tak? Nas nie interesuje, czy to jest telewizor, czy to jest projektor, czy to jest jakiekolwiek inne urządzenie, które to wyświetla. Oczekujemy jakiegoś konkretnego interfejsu i to jest interfejs HDMI, więc jeśli nasz telewizor, czy nasz projektor w tym przypadku implementuje interfejs HDMI, możemy sobie go po prostu tutaj wstrzyknąć, dzięki temu nasze rozwiązanie jest elastyczne. To jest właściwie wszystko na temat dependency injection w takiej podstawie, tak? To jest tyle, co powinniście wiedzieć, żeby z dependency injection zacząć. Że to tyle, jeśli chodzi o prezentację dependency injection. I teraz zdefiniujmy sobie, co to tak naprawdę to dependency injection jest. To jest tak naprawdę przekazywanie zależności do obiektu poprzez konstruktor, setery, ewentualnie bezpośrednio do pól. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Jest taki fajny cytat, na jednej ze stron znalazłem, że to jest it's a $25 term for a 5-cent concept. Tak naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego. Co jest ważne w dependency injection, to wynika z tego, jaką strukturę ma wasz kod i jak myślicie o designie swojego kodu i to bardzo, bardzo, bardzo pomaga w utrzymaniu jakości kodu. Teraz typów dependency injection są trzy, a w zasadzie cztery. Wspomnę o wszystkich, także najprostszym typem jest konstruktor. Zaraz konkretne typy będziemy sobie omawiać na przykładach. Później jest setter injection. Możemy też użyć property injection, które polega na ustawianiu konkretnej właściwości w klasie. Jest też reflection, które się od property za bardzo nie różni, ale czasami może być stosowane, jeśli na przykład nie mamy dostępu do kodu, na którym pracujemy, tak? Także to też jest rozważane jako typ dependency injection. Teraz constructor injection. To jest przykład, który już mieliśmy wcześniej. Oczekujemy w tym konstruktorze, że zostanie przekazane jakieś urządzenie o interfejsie HDMI. I co jest ważne w constructor injection, oczekujemy tutaj klas instancji obiektów, które są dla nas obowiązkowe. Nasza klasa nie może działać bez nich i nie może zostać utworzona. Czyli to jest dobry sposób na przekazanie takich obowiązkowych zależności. Czyli w naszym przypadku, jeśli chcemy coś wyświetlać na naszym DVD playerze, to jest proste, tak? Potrzebujemy tego urządzenia HDMI. Drugim typem jest setter injection i tutaj też przykład dysku może być dobry. Te dyski są wymienne, tak? To jest nasza zależność opcjonalna. DVD player działa bez tego dysku, może nic nie wyświetla, ale działa, także zależności opcjonalne przekazujemy setterami. Tutaj jest to przykład dysku, ale na przykład w naszej aplikacji to może być, nie wiem, logger, który jeśli jest, to z niego korzystamy, jeśli nie, po prostu to ignorujemy. Dalej. Property injection wygląda najprościej, tak, bo nie musimy implementować żadnych metod. Tutaj mamy z property injection jest taki jeden bardzo duży problem, ponieważ w PHP ustawianie wartości bezpośrednio nie jest jakby częścią komunikacji między obiektami. Nie wiemy, że coś się stało, także nasza klasa, instancja naszego obiektu nie jest świadoma tego, że ktoś na przykład zmienił naszą zależność, nie może na to zareagować. Jakby stosowanie tego typu injection wymaga od nas dużo
programowania defensywnego, tak? Musimy mieć dużo kodu, który sprawdza, czy faktycznie jest ustawione, czy możemy z tego korzystać. To nie jest polecane. Jeśli nie musimy, to tego nie robimy. Ustawianie wartości bezpośrednio jest dobre, jeśli nie oczekujemy klas, które będą coś dla nas robiły, z którymi będziemy współpracować, tylko na przykład wartości, tak? Dla value objectów coś takiego jest idealne. I ostatni typ, tylko żeby wspomnieć, jest reflection injection. Taki sam problem jak wcześniej, może nawet większy, bo nie mamy bezpośrednio, nie oczekujemy tego, że ktoś zmieni nasze, tutaj jest w naszym przypadku zasilacz, czyli to jest takie bardzo sztuczne, tak? Ktoś musi rozkręcić dosłownie tego DVD playera, żeby ten zasilacz wstawić, więc to też nie jest polecane, ale czasami jest na przykład używany we frameworkach, które kolaborują z naszą klasą i muszą się do czegoś dostać, coś zrobić, a na przykład nie mogą tego zrobić bezpośrednio. Teraz, skoro już wiemy, jakie są typy dependency injection, chciałbym przejść przez wady i zalety, które to rozwiązanie ma. Zdecydowanie ma więcej zalet niż wad, ale wady też się znajdą. I pierwszą bardzo, bardzo ważną zaletą dla mnie jest decoupling. Nasze klasy nie są powiązane ze sobą tak bardzo. Nasz DVD player nie wie jak utworzyć, jak zainicjalizować ten konkretny telewizor. To jest ważne, bo to nie jest jakby odpowiedzialność tego obiektu. I tutaj przykład, który chciałem trochę zobrazować, nie wiem, czy go widać, jest tak, że ten odrzutowiec, który mamy i bomba, którą strzela, te też są rozłączne ze sobą. Że tak powiem, odrzutowce nie produkujemy po to, żeby leciał i się rozwalił sam na obiekcie, tak? One współpracują ze sobą, te dwa obiekty. I tylko ten odrzutowiec jakby wie, jak korzystać z bomby, ale nie wie, jak ją utworzyć, albo nie jest sam nią. Kolejna zaleta to jest Dependency Inversion Principle, która mówi o tym, że wprowadzamy interfejs i opieramy się na interfejsie obiektu, który wstrzykujemy. Dzięki temu możemy zmienić konkretnego kolaboratora, nie oczekujemy konkretnego typu i nasze rozwiązanie staje się automatycznie bardziej elastyczne. Trzecia zaleta, którą tutaj mamy, jest reużywalność. I już nie chodzi mi tutaj o reużywalność naszego kodu i komponentów w innych projektach. Chodzi o to, że jeśli utworzymy proste klasy z jakichś złożonych metod, które mieliśmy i wyekstraktujemy je, możemy tego bardzo, bardzo łatwo użyć w innych częściach naszej aplikacji. I dzięki temu, że te dependency injection stosujemy, ten kod będzie bardziej elastyczny i mniej podatny na błędy, tak? I unikniemy kopiowania, o którym wspomniał Sebastian wcześniej. Kolejna zaleta. Clean code, to jest może takie trochę wyrażenie wytrych, ale najbardziej o co mi chodzi w clean code, to jest to, że ten kod jest prosty do zrozumienia, tak? Mamy klasę DVD playera, mamy metodę, która mówi odtwarzam dysk, pobiera dysk jako parametr, następnie bierze ten telewizor i wysyła na jego wyjście, tak? Tą klasę się bardzo dobrze czyta, nie ma tu jakichś zupełnie niepotrzebnych informacji. I to jest to, co rozumiem przez clean code w tym przypadku. Clean code też oznacza, że takie klasy są, łatwe do modyfikacji, łatwiejsze do testowania, przede wszystkim działają. Tu bardzo duża zaleta, którą daje nam dependency injection, jest łatwiejsze testowanie. Jeśli klasa jest mała i robi to, czego od niej oczekujemy, są łatwo przetestować, piszemy kilka asercji, które sprawdzają, czy robi to, co ma robić. I w tym przypadku bardzo łatwo możemy użyć zaślepek w kodzie, tak? Możemy użyć stubów, mocków, spajów, czegokolwiek. Po prostu je wstrzykujemy. I tutaj też zaleta używania, oczekiwania interfejsów przy testowaniu jest taka, że o wiele łatwiej jest zamokować interfejs, tak, i oczekiwać, że coś się będzie działo na interfejsie, niż na konkretnej klasie, implementacji klasy, która na przykład może być final, albo może mieć metodę final, i to będzie później naszym sporym problemem testowania tego. Teraz zaleta numer 6 jest zarządzanie konkretnymi instancjami.
Jeśli potrzebujemy coś wstrzyknąć do obiektu, być może się okazać, że ten obiekt nie jest jedyną klasą, która potrzebuje tej zależności, tak? Czyli tworzymy sobie obiekt telewizora, on może być wstrzyknięty do kilku różnych obiektów, które z niego korzystają. Tutaj mamy oczywistą korzyść, ale też może być kwestia taka, że na przykład za każde wywołanie oczekuje konkretnej nowej instancji obiektu, więc jeśli tworzymy klasę i ona potrzebuje jeśli nasz kolaborator musi być za każdym razem utworzony na nowo, robimy to na zewnątrz. Teraz zaleta ostatnia jest wsparcie IDE. Tu jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, którą zasugerował mi znajomy, że tworzymy kod, który jest łatwiejszy do przeczytania dla ludzi, tak? Ale jest też łatwiejszy dla IDE. To IDE może łatwiej sparsować to nasze źródło, może od razu nam podpowiada składnie, nie pobieramy tego z jakichś repozytoriów i musimy na przykład jak w NetBeansie albo w PHP Stormie dopisać komentarz, że o, ten obiekt będzie instancją tej klasy i pokaż mi podpowiadanie składni. Jeśli wstrzykujemy nasze zależności, to po prostu jest, tak? I druga ważna rzecz, jeśli chodzi o dependency injection, to jest takie, że środowiska tak jak PHP Storm właśnie bardzo wspierają refactoring i mają bardzo, bardzo dobre narzędzia do tego, do ekstraktowania metod, klas. To bardzo wspiera i przede wszystkim przyspiesza development, tak? Nasza idea jest narzędziem, które powinniśmy znać na wylot i które pomaga nam kodować szybciej. Szybkość tu nie jest kluczowa, ale to mimo wszystko ma znaczenie, tak, w naszej pracy na co dzień. Wada, tak? Inicjalizacja naszych obiektów jest bardziej złożona. No bo tak, jeśli korzystaliśmy z DVD playera, który miał zahardkodowaną tą zależność od telewizora, po prostu sobie tworzyliśmy instancję DVD playera i się nie martwiliśmy o nic, tak? Teraz musimy wiedzieć o tym, że tworzymy konkretną instancję telewizora. Przekazujemy do DVD playera i to wymaga od nas więcej pracy. Ale na to jest rozwiązanie, jest na to kilka rozwiązań. Historycznie na to patrząc, pierwszym rozwiązaniem, które zostało zasugerowane, to były fabryki, tak? Mamy fabryki, które tworzą na instancje obiektów, korzystamy z nich, przekazujemy i to rozwiązanie jest bardzo dobre w prostych przypadkach, jednak po jakimś czasie zauważono, że to nie wszystko, jakby ten wzorzec fabryki wyewoluował troszkę i pojawił się wzorzec Dependency Injection Container, który to jest tak naprawdę taką fabryką na sterydach. Teraz jaka jest definicja tego kontenera? To jest po prostu obiekt, który zarządza i wie, jak utworzyć instancję naszych klas i jak je zwrócić. To tyle, naprawdę. I teraz te klasy, które są zarządzane przez kontener, nazywamy je obiektami, serwisami. To jest konwencja, która przyszła razem właśnie z kontenerami. I teraz, jak w naszym przypadku, który omawialiśmy wcześniej, moglibyśmy sobie zastosować kontener do naszego DVD playera? To jest kod, który musimy wykonać, musimy napisać, żeby otworzyć płytę w tym przypadku już po refaktoryzacji. Jeśli chcemy skorzystać z kontenera w tym przypadku, najprostszym rozwiązaniem będzie napisanie takiej prostej klasy, która po prostu wie, jak utworzyć tą instancję telewizora, jak utworzyć instancję DVD playera i że może skorzystać sam z siebie. To tyle, to cały kontener, który jest nam potrzebny i użycie tego będzie wyglądało następująco. Czyli tworzymy sobie instancję kontenera, z niego pobieramy DVD player, który już będzie zainicjalizowany wszystkim, co jest mu potrzebne i możemy korzystać i odtwarzać sobie filmy. Teraz implementacja konkretnego kontenera na własną rękę jakby nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo tych implementacji jest naprawdę dużo i są dobre, sprawdzone i przetestowane. Zależy z czego potrzebujecie korzystać, ale są kontenery tak proste, które mieszczą się w Twitchie i to jest właśnie Tweety. Kolejnym prostym kontenerem i bardzo dobrym i do małych projektów, jeśli z niego potrzebujecie skorzystać, jest Pimple. Następne to są kontenery z dużych frameworków, takich jak Zend, jak Symfony, które są już bardzo rozbudowane, wprowadzają takie opcje jak
compiler passy, definicja serwisów, to, którymi można później manipulować. I są bardzo elastyczne, ale też są złożone, więc jeśli chcecie zacząć z dependency injection, zacznijcie od czegoś prostego. I teraz skorzystanie z tego dependency, z tych kontenerów i z dependency injection samego w sobie wiąże się z jakimiś tam wzorcami, których kilka sobie wypisałem i z których najważniejszy, i już go powtarzałem kilka razy, jest taki, że powinniśmy oczekiwać interfejsów, nie konkretnych implementacji. Ale drugi ważny jest taki, że nie sprawdzamy, czy instancja, którą mamy, jest nulem, tak? To się może wydawać trywialne, ale jak na tym kodzie, który mamy tutaj, można łatwo założyć, że w tym przypadku sprawdzamy, czy coś jest nulem, a tak naprawdę nie mamy pewności, czy to, co będziemy robili później, ten obiekt, na którym będziemy wywoływali nasze metody, czy tak naprawdę jest właściwym obiektem. Dlatego, żeby uniknąć różnica w kodzie jest praktycznie żadna, a żeby uniknąć błędów, co nada większą pewność i będziemy mniej podatni na błędy, jest po prostu sprawdzenie, czy dostaliśmy instancję dysku. Kolejnym wzorcem jest service locator. Martin Fowler, jak wprowadził pojęcie dependency injection i version of control, zasugerował, że jednym z rozwiązań alternatywnych mógłby być service locator, czyli to jest klasa, której instancję tworzymy bądź pobieramy w naszej klasie i ona wie, jak pobrać nasze konkretne serwisy, z których będziemy korzystać. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ tutaj tak naprawdę to jest jeszcze gorsze, bo ukrywamy wszystkie zależności, które ma nasz obiekt. To jest wydelegowane gdzieś na zewnątrz, nie wiemy, co się konkretnie dzieje i nie wiemy, czy na przykład ta instancja, czy ten serwis zwróci nam dobrą instancję. I to się okaże dopiero na etapie wykonania konkretnego kodu, a nie na przykład na tworzenia klasy, gdzie mamy jakieś obowiązkowe zależności. Z tym się wiąże, jest bardzo podobne wstrzykiwanie jako zależność całego kontenera po to, żeby sobie móc pobrać i mieszać między serwisami i robić cokolwiek chcemy. To jest też zły wzorzec. To jest kolejny przykład tego, że jakby ukrywamy zależności i nasza klasa na przykład nie może być, nie możemy jej użyć, jeśli nie mamy kontenera, a tak naprawdę potrzebuje na przykład dwóch lub trzech innych kolaboratorów do poprawnego wykonania. Tutaj ważna rzecz, to się wiąże troszkę z domain-driven design. W naszych kontenerach powinniśmy przechowywać serwisy, czyli klasy, które robią coś dla nas i ustawienia tych serwisów, ale nie ency, nie obiekty naszego modelu, nie konkretne na przykład value objecty, tak? To nie są rzeczy, które powinny być zarządzane przez kontener. Takie rzeczy jak ency czy obiekty naszej domeny mogą być zarządzane przez repozytoria, które są w kontenerze, ale samych ency do kontenera nie powinniśmy stawiać. I tu jest bardzo ważna rada. Nie bójmy się tworzyć wielu małych klas, z którymi będziemy współpracować, które będziemy mogli używać. Tworzenie instancji klasy, która coś robi dla nas, nie kosztuje prawie nic. I z mojego widzenia czytelność, którą nam to daje, jest o wiele większą korzyścią niż korzyść, którą byśmy uzyskali przez niestworzenie na przykład instancji małej klasy. To jest rzecz, nad którą nie powinniśmy dyskutować. To jest język, który jest dla nas i to jest problem języka już samego w sobie, żeby te tworzenie instancji było szybkie po prostu. Teraz chciałbym wam pokazać, jak można korzystać z kontenera na przykładzie kontenera Symfony. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co patrzyłem, to jest to najbardziej rozbudowany kontener, do którego mamy dostęp jako programiści PHP. I omówienie go dokładnie to jest temat na dwie nawet takie prezentacje, także przejdę przez główne opcje, które mogą was zainteresować i pokazać, jak przełożyć inicjalizację tych naszych obiektów na konkretne definicje w kontenerze.
W kontenerze Symfony definicje mogą być stworzone przy użyciu trzech opcji konfiguracyjnych, gdzie jedną jest XML, drugą jest YAML, a trzecią jest po prostu PHP, gdzie piszemy definicje sami. Ja postanowiłem skorzystać z przykładów w YAML-u, ponieważ one są najbardziej czytelne. Jest jedna, jeśli będziecie korzystali, jest jedna rzecz, o której warto pamiętać. YAML ma jedno ograniczenie przy definicji serwisów. Nie możemy przekazywać stałych w PHP, gdzie w XML to jest możliwe, więc jeśli to jest dla was ważne i chcielibyście ewentualnie rozważać użycie tego, to warto to wiedzieć. Teraz nasz telewizor, którego instancję sobie tworzyliśmy wcześniej, którego klasę zaimplementowaliśmy. Tworzymy go tak, a jego definicja w serwisach będzie po prostu przełożeniem jeden na jeden, tak? To jest nasza nazwa serwisu. Mówimy instancja, jakiej klasy to będzie, jakie mamy przekazać argumenty do konstruktora. I to tyle. W naszym kontenerze już ta klasa będzie dostępna. Ale chcielibyśmy na przykład skorzystać z tego, że wiemy, że jaka to jest konkretna nazwa tego telewizora w kontenerze i użyć go w innych definicjach, więc możemy sobie też zdefiniować parametry. I analogicznie klucz, który napiszemy tutaj, będzie naszą nazwą parametru dostępną w kontenerze. Teraz jeśli połączymy te dwie definicje razem, będziemy mieli instancję telewizora i jego definicja będzie wyglądała tak. Mamy sobie TV name, mamy sobie serwis TV, która jako argument pobiera TV name. To jest składnia, którą wprowadził YAML dla kontenera, podajemy to w procentach. Teraz w instancji kontenera, którą dostaniemy, żeby dostać się do tego serwisu TV, po prostu wywołajmy container get TV, czyli po tym kluczu, który zdefiniowaliśmy tutaj, możemy się dostać do konkretnego serwisu. Analogicznie, jeśli chcemy się dostać do parametru, wywołamy get parameter i nazwa parametru. Teraz co kontener zrobi z taką definicją dla nas? To w trakcie uruchomienia przejrzy wszystkie definicje i je skompiluje po prostu do czystego PHP. Więc tu nie będzie żadnego narzutu. Jeśli chodzi o wykonanie tego kodu, to będzie dokładnie to samo, jeśli zaimplementowalibyście to w czystym PHP. Nie piszecie kodu do tego, a definicja wewnętrznie, czyli jeśli zawołamy naszą metodę, nasz kontener, żeby zwrócił na telewizor, on sprawdzi, czy taka instancja została utworzona w serwisach, jeśli nie, utworzy i zwróci dla nas. To jest tyle. Żadnej ciężkiej logiki, co się dzieje w tle, czy on za każdym razem czyta tę konfigurację, czy to jest wolne, po prostu skompilowane do PHP. I co też ważne, wszystkie parametry na przykład zostaną tutaj rozwiązane. Też nie będzie żadnego szukania zmiennych, które zostały wcześniej rozwiązane. Wszystko zostanie rozwiązane za was. Czyli w kontenerze możecie elastycznie sobie korzystać z parametrów z konfiguracji, a kontener sam w sobie po zmianach już będzie z tego korzystał. I tu też ważna rzecz, która jest w Symfony zaimplementowana, jest taka, że Symfony sobie obserwuje, czy definicje serwisów się zmieniły. To jest w trybie deweloperskim. Jeśli tak, te definicje zostaną zrekompilowane i nowy kontener zostanie otworzony dla nas. Więc o tym się nie musimy martwić w trybie deweloperskim, a w produkcji po prostu musimy zamrozić nasze cache i to też się stanie. Teraz pokazałem, jak inicjalizować serwisy, których instancje po prostu możemy stworzyć. Ale może być taka sytuacja, że chcemy użyć jakiegoś kodu, albo korzystamy z fabryki, bo to jest właściwy wzorzec w tym momencie. I to jest fabryka, którą wywołujemy statycznie, to metoda get jest statyczna. Wywołujemy ją, dostajemy, czyli mamy dla naszego serwisu TV, który będzie klasą TV. Mówimy, że żeby utworzyć ten obiekt, potrzebna nam jest fabryka, która jest pod taką instancją, która jest taką klasą i wywołujemy metodę na niej. To jest pierwszy i prosty przykład. Drugi przykład jest taki, że nasza fabryka też może być serwisem, który sobie zdefiniowaliśmy, czyli na przykład
do stworzenia naszego obiektu telewizora potrzebny nam jest serwis, bo jest też dynamiczny i korzysta z innych rzeczy. Po prostu tworzymy sobie serwis, definiujemy faktory serwis jako TV faktory i analogicznie wywołujemy metodę. Możemy też tu przekazać parametry. I tutaj dobrym przykładem już w frameworku samym sobie będą na przykład repozytoria doktrynowe, które są tworzone przez fabrykę i tylko definiujemy, że dla takich parametrów, dla tego konkretnego repozytorium wywołaj fabrykę i mamy zdefiniowane repozytorium doktrynowe jako serwis Symfony. To tyle. Teraz zależności opcjonalne, które można wprowadzić w kontenerze. Jeśli oczekujemy, że do naszego konstruktora zostanie przekazany jakiś obiekt lub domyślnie przyjmie wartość null, analogicznie możemy zrobić to do definicji serwisu. Tutaj jest przykład definicji tego. W tym przypadku małpa oznacza, odwołujemy się jako argument do serwisu TV, który zdefiniowaliśmy tutaj, a znak zapytania oznacza, że to jest serwis opcjonalny. I teraz tutaj jeszcze jedna taka rzecz, o której chciałbym wspomnieć. To jest dobre rozwiązanie, ale w przypadku, kiedy, tak jak mówiłem, w konstruktorze przekazujemy raczej zależności obowiązkowe. Teraz jeśli tego nie robimy, a oczekujemy jakichś konkretnych kolaboratorów, ale wiemy, że na przykład możemy utworzyć domyślnego, czyli jeśli nasz kolaborator nie zostanie przekazany, wiemy, jak sobie w tej klasie utworzyć jakiś obiekt domyślny, z którym będziemy współpracować, to całkowicie to jest w porządku, tak? Czyli do konstruktor też możemy sobie użyć do przekazywania wartości opcjonalnych, chociaż ja tego nie polecam, bo to troszkę zaciemnia inicjalizację obiektu. Tutaj ważna sprawa dla osób, które mogą być zmartwione wydajnością. Jeśli nasze serwisy są kosztowne, możemy je zdefiniować jako lazy loaded. Teraz co zrobi dla nas kontener? Wygeneruje jakby proxy klasę, która zostanie, będzie rozszerzała klasę bądź interfejs, którego oczekujemy. Wstrzyknie ją i dopiero w momencie, kiedy wykonamy jakąkolwiek metodę, ta zależność zostanie rozwiązana w kontenerze. Tutaj dobrym przykładem, który miałem na przykład w zeszłym tygodniu w pracy był, tworzyliśmy extension do Twiga, które potrzebowało z jakichś powodów dostęp do bazy danych, żeby dobrze wyrenderować pewne informacje. I teraz extension Twigowe są wykonywane przy ładowaniu aplikacji, żeby czytać listę filtrów i metod, które sobie zdefiniowaliśmy. Teraz jeśli byśmy wstrzyknęli tą bazę danych, to repozytorium, które korzysta z bazy danych, a w życiu z tego nie skorzystali, nie byłoby żadnej korzyści, a w tym momencie możemy sobie oznaczyć to jako lazy i dopiero w momencie, kiedy potrzebujemy z tego korzystać, baza danych, połączenie z bazą danych na przykład zostanie ustanowione. Kolejna sprawa, to się wiąże z tym, że mówiłem, żeby tworzyć wiele małych klas i wiele małych serwisów, które robią jedną konkretną rzecz, są serwisy prywatne, tak? Czyli jeśli nie chcemy, żeby cała nasza aplikacja albo rozszerzenie, które napisaliśmy i które udostępniamy jako open source, żeby mogły korzystać z wszystkich serwisów, które zdefiniowaliśmy i żeby można było je pobierać bezpośrednio z kontenera, to jest ważne. Możemy je zdefiniować jako public false, domyślnie jest to utrzymane na true. W tym momencie, jeśli mamy zależność, która na przykład jest tutaj jest jakaś klasa, jest jakiś obiekt, który odpowiada za DRM-a. Jeśli mamy zależność, ta zależność zostanie rozwiązana przez kontener, ale bezpośrednio nie możemy pobrać tego serwisu. Tak, czyli ukrywamy to, że sobie wyekstraktowaliśmy tą konkretną klasę, żeby mieć czystą implementację i nasz kontener nie musi, nie, definicje, które są widoczne w kontenerze nie muszą zawierać tej konkretnej. Teraz ostatnia sprawa, której chcę powiedzieć w kontekście kontenera Symfony jest jakby bardzo, bardzo złożona. Ale idea jest prosta.
scope'y, które tak naprawdę ta nazwa nie jest dobra, bo scope co oznacza? To oznacza czas życia serwisu w naszym kontenerze. Czyli i kontener domyślnie definiuje dwa. Możemy ustawić czas życia, jedna instancja na cały czas życia kontenera, tak? Czyli jeśli nie mielibyśmy tego scope'u zdefiniowanego domyślnie, jest tak, że jedna instancja jest reużywalna zawsze, ale możemy też powiedzieć, że nasza klasa jest ala singletonem. Za każdym ala singletonem za każdym razem dostajemy tą samą, ale możemy powiedzieć, za każdym razem chcę nową instancję, ponieważ nie wiem, ma jakieś efekty uboczne, potrzebujemy tego. Czyli tutaj za każdym razem, kiedy będzie rozwiązywana ta zależność do serwisu TV, za każdym razem zostanie ustawiona jego nowa instancja. To są dwa scope'y, które są zdefiniowane przez ten kontener domyślnie. Ale teraz framework sam w sobie wprowadza jeszcze trzeci, którym jest request, tak? Czyli serwisy, które istnieją i żyją tylko w requestie, bo mają tylko wtedy sens. Czyli na przykład korzystają z sesji, korzystają z cookie, czy innych rzeczy, z których nie mamy dostępu, na przykład z celi. To jest użyteczne, bo na przykład pisząc naszą aplikację, korzystając z takiej definicji, jeśli będziemy chcieli skorzystać z takiego serwisu i zdefiniujemy go jako request, a uruchomimy w celi, dostaniemy konkretną informację, tak? Nie możesz korzystać z tego serwisu, bo potrzebujemy requestu do tego, a go nie zapewniłeś. Także scope'y są warte uwagi i dobrego zrozumienia, bo z tym się wiążą problemy z dobrą definicją serwisów, kiedy one mają żyć. Jeśli chodzi o definicje i przykłady, które chciałem powiedzieć, to w zasadzie tyle. Jest jedna ważna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Jest plugin do PHP Storma, który napisał Adrian i on działa bardzo, bardzo dobrze. Jak tutaj możecie zobaczyć, jeśli korzystamy z instancji kontenera, wywołałem metodę, wszystkie serwisy zdefiniowane w kontenerze zostaną nam podpowiedziane. Tak samo analogicznie z parametrami. Także naprawdę dobra robota i plugin ten generalnie bardzo wspiera development, pomaga rozwiązywać na przykład nazwy template'ów, przenosić je, w refaktoryzacji też pomaga, także polecam, jeśli ktoś korzysta. I w zasadzie to tyle. Jest czas na pytania, jeśli jakie są, i dziękuję bardzo za wysłuchanie prezentacji. Cześć, ja mam pytanie. Tak. Odnośnie tego, co powiedziałeś na temat tego, że kontener to jest zło. To znaczy, jeśli klasa zależy od kontenera, to jest zło. Przynajmniej ja to zrozumiałem, to był chyba antypattern numer 4. Tak. A co powiesz na temat container aware w Symfony i tego, że wszystkie kontrolery, z tego, co dobrze pamiętam, od tego zależą? Zgadzam się, ale kontroler jakby w czasie życia naszej aplikacji to jest miejsce, w którym potrzebujemy się dostać do tego, tak? I że to jest zrobione tylko i wyłącznie z tego względu jest strzykiwane, żeby ułatwić development w Symfony, tak? Dostajemy ten kontener, możemy z niego korzystać, dostać konkretne instancje serwisów, ale co na przykład ja robię, jeśli to jest możliwe, definiuję sobie kontener jako serwis sam w sobie, co jest bardziej skomplikowane i nie musisz o tym wiedzieć, jeśli zaczynasz development Symfony. I wstrzykuję sobie konkretne serwisy do kontenera, których potrzebuję i z tego kontenera w serwisach nie korzystam. Więc zgadzam się, ale to jest zrobione z powodu tego, żeby ułatwić development, tak? Powiedziałeś, że wstrzykujesz kontener jako serwis, że definiujesz kontener jako serwis. Kontroler, właśnie. Dobra, tak. Dziękuję. Kolejne pytania? Ja mam pytanie wzięte, tak powiem, z życia. Tak. Problem był ponad rok temu, więc niedokładnie pamiętam, jakie były detale, ale chodziło o pętlę zależności między serwisami. Tak. Prawdopodobnie rzecz była w tym, że mieliśmy serwis, który wymagał i entity managera, i event dispatchera. Tak. Z kolei event dispatcher chyba entity managera, nie pamiętam dokładnie, ale była pętelka. I żeby się z tym uporać, rozbiliśmy nasz serwis na dwa serwisy de facto, co chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. I pytanie do ciebie, czy jest lepszy sposób na radzenie sobie z pętelkami zależności? Też się spotkałem z tym problemem. Jakby
skończyło się to na podobne rozwiązanie, tak? Zrefaktoryzowaliśmy rozwiązanie, które mieliśmy, tak, żeby nie zależeć jednocześnie na obu. Ale niestety bez konkretnego jakby przypadku, co się tam dzieje i jakby jaki jest konkretny problem, nie mam dobrego rozwiązania, tak? To jest trochę problem. No bo tak, żeby. Jest tak, że to był event dispatcher, tak? Tak. Z niego korzysta Entity Manager. Tak, to jest tak, że Entity Manager to jest klasa, która ma dość dużo odpowiedzialności mimo wszystko, tak? I to jest problem, który jest wprowadzony i nie znam dobrego rozwiązania na to. Chodziło mi bardziej o to, czy jest w kontenerze Symfony jakiś sposób na to, że on sobie coś załaduje najpierw, czymś poczeka i potem to wszystko zagra, ale nie ma, tak? Nie, tak. Czyli trzeba bardziej reorganizować kod, żeby sobie z tym poradzić. Tak. Dobra, dzięki. Cześć. Cześć. Raz. Ja mam pytanie, jak jest z testowaniem serwisów, które są w scopie request? Czy musimy go jakoś zmokować, czy musimy jakoś to wszystko obsłużyć, czy jest szansa na zrobienie tego automatycznie w Symfony? Z testowaniem generalnie, z mojego punktu widzenia scope tutaj nie ma znaczenia, tak? Jeśli testuję jakiś serwis i on ma jakiegoś kolaboratora, z definicji ja go mokuję, stabuję, nie oczekuję jakiejkolwiek działającej implementacji, tak? Po prostu wszystko, co testuję, czy tam spekuję, ponieważ głównie korzystamy z PHP speka ostatnio, bezpośrednio wszystko umokujemy i to jest odpowiedź, myślę, na te pytania. Okej, ale jeżeli uruchomimy te testy z konsoli, rozumiem, że Symfony powinno nas poinformować o tym, że nie możemy skorzystać z tego serwisu, który aktualnie chcemy testować. Czy wtedy nas poinformuje o tym? Jakim typie testów teraz mówisz? PHP Unit na przykład. Dlaczego potrzebujesz, żeby kontener ci rozwiązywał konkretny serwis, jeśli chcesz przetestować go jednostkowo? Jeżeli mamy jakieś zależności od tego serwisu i musimy go załadować akurat w tym momencie, w sensie mamy dwa serwisy, jeden tak. testujemy, drugi jest ściśle powiązany akurat z tym typu, ze scope'em typu request, czy musimy jakoś spredefiniować ten request, czy jesteśmy jakoś to w stanie zrobić z tego poziomu? To odpowiem troszkę inaczej. Możesz na kontenerze powiedzieć mu, wejdź w scope request. Request jest dość specyficznym serwisem, bo on jest syntetyczny, to jest tak nazwane. On nie jest tworzony przez kontener. Kontener wie, że ma bądź będzie miał jego definicję i wtedy na kontenerze może ustawić set i konkretną instancję requestu. Ale tak jak powiedziałem, to musisz troszkę pomanipulować i powiedzieć, wchodzimy w scope request, ustawiasz konkretny request i wtedy te zależności mogą być rozwiązane. Okej, dzięki. Pytanie jeszcze? Mam takie drobne pytanie. Jak oceniasz wpływ istnienia kontenera zależności w aplikacji na trudność debugowania samej aplikacji? Na przykład na rozwiązywanie problemów, o których informacje znajdujesz na przykład w logach. Ze względu na tą dynamikę, jaką daje kontener zależności, jeżeli chodzi o konfigurowanie całej aplikacji. Generalnie jaką korzyść nam daje kontener jest taką, że te nasze klasy są małe i testowalne i debugowanie samo w sobie, uruchamianie tych kawałków kodu wydaje mi się łatwiejsze przez to, że one są rozdzielone, ale to, czy mówisz jakby, że cały na przykład w requestie kontener decyduje, gdzie co wywołać, jaki serwis pobrać, co się dzieje, jeszcze tam jest event dispatcher, to nie pomaga w debugowaniu. Ale tak jak mówię, to jest bardziej, wydaje mi się, że to jest analiza tych informacji, które sobie zalogujesz, niż debugowanie. Nie debugujesz jakby na produkcję. Jeśli wiesz, gdzie jest problem, zasadniczo wydaje mi się, że wyjątki w Symfony są rzucane dość sensownie. Raczej wiesz, gdzie patrzeć i która klasa zawiniła w którym przypadku. Ten stack trace może być dość długi, ale jeśli wstrzykujesz wszystko i przekazujesz te zależności, wydaje mi się, że to testowanie jest łatwiejsze, tak? Przepraszam, debugowanie tego jest łatwiejsze, ale już później w developmencie. W praktyce często loguje się bardzo dużą informację na temat requesta w logach, tak? Po to, żeby łatwiej reprodukować problem, który występuje. Czy w praktyce na przykład ty stosujesz coś takiego jak zrzucanie informacji na temat stanu kontenera zależności w momencie wystąpienia problemu?
Raczej nie. Raczej staram się zrzucać informacje o konkretnym stanie aplikacji, tak? Czyli na przykład jaki konkretny request dostaliśmy, co zostało wywołane, ale raczej o stanie kontenera samego w sobie nie spotkałem się. Często spotyka się takie dynamiczne podmienianie zależności? To jest na przykład związane z compiler passami i zasadniczo tak. I to nie pomaga w debugowaniu. Okej, dzięki. Super, dzięki za odpowiedź. Nie ma więcej pytań? Darek, masz 15 minut czasu ode mnie. No po prostu nie, no to jest jakiś taki wypas, że... Dobra. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo.